powiedz, no, prawda, o co chodzi. Prawda, tak, sytuacja jest dla nas przykra i ciężko ją komentować. Bo był to człowiek, którego, tak jak sami siebie nazywamy braćmi, jego też traktowaliśmy jak brata. Był to człowiek, który sprzedał ten pomysł z Wielkiej Brytanii tutaj nam do Polski. Wydawać by się mogło, że możemy jemu ufać tak samo, jak sobie sami ufamy. Bo dla nas to jest niezwykle istotne, bo wy na live'ach widzicie, że tak powiem, gotowego live'a. Nie widzicie czasami zaplecza. Ale jedziemy powiedzmy w 7-8. A wygląda to tak, że ja stoję face to face z pedofilem, obok mnie stoi junior, który prowadzi relacje. Reszta łowców robi tak zwany trójkąt bezpieczeństwa, są konkretne strefy. Jest to niezwykle istotne, ale ja dzięki temu mam ten komfort pracy, że wiem, że za moimi plecami nikt mnie nie zaatakuje, nie zrobi mi krzywdy. Chcąc obronić pedofila, takie przypadki już też były, że gdzieś tam ktoś bliscy, przyjaciele, rodzina próbowała go jakby, że powiem, odbić z naszych rąk przed przyjazdem policji. A mam tego świadomość, więc traktujemy się jak bracia, bo mamy do siebie takie zaufanie. Ale normalnie siłą was atakowali? Tak, 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 tak. Tak samo traktowaliśmy tą osobę, o której tutaj mówił. Panowie, ja przeproszę na chwilę. Mam takie nerwy, że ogólnie to też przepraszam za wulgaryzmy, za wszystko, ale powiem, jak jest taki temat, to mnie k***a, powiem wam szczerze, podrywa. Dlatego, że tak jak mówię, traktowaliśmy się wszyscy jak bracia i okazało się, że ktoś troszeczkę wykorzystał nasze zaufanie. A przede wszystkim gorące serca wszystkich naszych sympatyków, którzy wpłacali różne kwoty. Bo były to kwoty po złotówce, ale to były kwoty po 100 zł, po 500 zł. Jak się później okazało, nie do końca zawsze znaliśmy stan tej zrzutki. Kiedy zrobiła się już wojna, gdzieś wypłynął jakiś screen, że tych pieniędzy uzbierało się aż 77 tysięcy. Okazuje się, że serca Polaków są tak gorące i tak bardzo im zależy na tym, żebyśmy działali skutecznie i łapali pedofili, że w ciągu raptem tych 3 miesięcy, kiedy ta zrzutka istniała, wpłynęła aż tyle pieniędzy, to jest ogrom pieniędzy. Ja, bo ten osobnik niestety teraz robi bardzo brzydkie rzeczy, rozsyła po ludziach mój wizerunek, moje dane osobowe, miejsce skąd pochodzę, a ideą działania łowców pedofili zawsze była pełna anonimowość, dlatego ja też z wami siedzę w kominiarce. Rozmawiam. Staram się wszędzie blurować swoje zdjęcia, jeżeli gdzieś się z kimś spotkam. Dla własnego komfortu i bezpieczeństwa na pewno też. On teraz w ramach zemsty, że odcięliśmy go od źródła łatwego dochodu, robi to, co robi. Siedzi w Wielkiej Brytanii, czuje się bezkarny. I jest to przykre, bo na przykład znam sytuację, że na tą zrzutkę, jak się okazało, w pani wpłaciła 2000 zł. Te 2000 zł zbierała dla swojej córki, z którą miała pojechać do Krakowa, do ekipy, do Fritza, na koncert, gdzieś tam wstęp do ich domu. I ona po rozmowie z 11-letnią córką, ta córka uznała, że ona jeszcze poczeka, aż mama jeszcze może rok będzie zbierała znowu te 2000 zł. I żeby to wpłacić na łowców pedofili, żebyśmy mogli jeździć, łapać, spać gdzieś tam w lepszych warunkach, czy zjeść coś lepszego. I podobnych historii znam mnóstwo. Ta kwota akurat ta była taka dosyć duża, bo to 2000, ale znam kwoty mniejsze, ale każdy daje tyle, ile może, tak? Dla kogoś 2000 może to było łatwiejsze, dla kogoś 20 zł to jest też maksymalny wydatek, na jaki może sobie pozwolić. Więc tutaj nie mówimy o rzędzie wielkości, o kwocie, tylko o tym, bo tam było około 1600, ponad 1600 wpłat, więc to jest ponad 1600 osób, które zostały oszukane, złamano ich takie nadzieje na to, że można coś fajnego zrobić, że oni są cząstką tego, że się przyczyniają do poprawy bezpieczeństwa. No jest to dla nas bolesny temat, bo tak jak mówię, ktoś, komu ufaliśmy bezgranicznie, okazał się cynicznie nastawiony z góry na założony cel. Ponieważ ta zrzutka, nigdy myśmy do niej dostępu nie mieli, miał do niej dostęp tylko on. Pieniądze wypłacał na wskazane przez siebie konto, więc myśmy w żaden sposób nie dysponowali tymi, nawet tak jak mówię, nie znaliśmy stanu tych pieniędzy. Niemniej jednak ufaliśmy, tak? Byliśmy ufni, że będzie dobrze. No a okazało się inaczej niestety. No ale tak też się zdarza, jest to przykre. Być może świadomość tego, że się mieszka w Wielkiej Brytanii skutkowała tym, że się ktoś czuł bezkarny. Powiedziałeś, Aleks, że dla swojego bezpieczeństwa blurujesz zdjęcia, występujesz w kominiarce. Ty miałeś taki przypadek już, że coś ci groziło za te działania? Powiem tak, w internecie szukają mnie, intensywnie mnie szukają. W darknecie pojawiło się ogłoszenie, bo to dostałem informację z jednej z komend policji w Polsce. Pojawiło się w darknecie ogłoszenie, że grupa, no w darknecie są pedofile, którzy jakby się nie ukrywają w ogóle, w sensie, że są pedofilami. No wiadomo, oni występują pod swoimi pseudonimami i też są ciężko do namierzenia przez to, że to jest w darknecie. Ale ci pedofile wystawili ogłoszenie, że płacą złotem za wszelkie informacje na mój temat. Gdzie mieszkam, kim jestem, jak wyglądam. Pedofilia to jest biznes.
To jest bardzo dobry biznes. To są miliony dolarów na uprowadzanie dzieci, na przekazywanie dzieci do domów publicznych, gdzie zboczeńcy gwałcą 2-, 3-, 4-letnie dziecka, dziewczynki, dzieci, chłopców, głównie dziewczynki. Mi to się w głowie nie myśli. Potem te dzieci bardzo często są mordowane, a ich narządy przekazywane do transplantacji. Więc to jest ogromny biznes. My na razie, kiedy się rozpędzamy, mamy do czynienia z tymi łatwiejszymi do złapania pedofilami, ale my się rozpędzamy i chcemy dotrzeć również na czubek tych najgorszych pedofili. I oni mają tego świadomość, że wcześniej czy później my do nich dotrzemy, dlatego próbują to ukrócić. I nasz przyjaciel, o którym teraz przed chwileczką mówiliśmy, nasz były przyjaciel, który nas tego szukał, robiąc to, co robi w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, czyli publikując głównie mój wizerunek, ale też resztę łowców, dane osobowe, stał się przyjacielem pedofili. Pomaga im w tym, żeby nas zdemaskować, żeby nas wykluczyć z działania przeciwko nim. I to jest przykre, że człowiek, który mienił się naszym przyjacielem i też chciał być obrońcą dzieci, w tej chwili wyciąga pomocną dłoń w stronę pedofilii. To jest najstraszniejsze. To jest jeszcze straszniejsze od tych pieniędzy, które znikły. Mam się, to jest nie na moją głowę. Na moją też. Powiem wam, że... Ja też na razie nic nie odzywam. To jest trudne. Ja mam to nieszczęście, że jadąc po pedofila, ja muszę od deski do deski przeczytać każdy czat, obejrzeć każde zdjęcie i każdy filmik. Ja powiem ci, że ja to ci podziwiam za ten spokój. Że ty... Za opanowanie. Że ty rozmawiasz z nim do samego końca, że mu nie bierz za przeproszenie w łeb. Wiesz co, to jest okupione... Mówię ci, że ja nie wiem, czy by mi na to nerwy pozwoliły. Ja wiem, żebym... Ja wiem, że ja też mi się wydaje, że raczej... Znaczy, wydaje mi się, jestem pewien, nie wytrzymałbym, kurwa. U mnie od razu, Sylwester ale by ja był trochę wcześniej. Ale ja was chętnie akcję. Ale licz się z tym, że będzie, kurwa, no... Nie sympatycznie. Że ciśnienia może mnie wytrzymać. Nie wytrzyma... Ja was nauczę spokojnie. Nie nauczysz się. Ale to się nie da. Nie, człowieka nie zmienisz, charakteru nie zmienisz. Nie? Jak ja widziałem wasze zatrzymanie i na przykład jak ty czytasz, że gościu już, nie będę mówił, że co on chciał z dziewczynką robić, tylko że on pisze do niej, że on zamorduje jej mamę czy tatę, bo był taki tam, ja widziałem, taki czyn, robisz taki czyn, a jesteś sądzony jak z normalnego człowieka. A on się staje ofiarą, z kata staje się ofiarą. No. Dlatego ja jadę ze świadomością po to, że jadę po kata. Jedźmy do tej Warszawy pod ten Sejm, Senat, zróbmy coś z tym, kurde. Będziemy robić to wakacje. My mamy ogromne zasięgi w mediach, my to możemy nagłośnić, zrobić zbiórkę. Przykładowo poinformujemy ludzi, że jesteśmy tu i tu, o tej godzinie, przybywajcie wszyscy licznie. Robimy, kurwanska, coś takiego, przecież nie ma problemu. Jak się może w taki sposób pomóc, to... Nie ma sprawy. To przede wszystkim polskim dzieciom. Znaczy, to chodzi o dzieci, wiadomo, ale chodzi mi przez swoje ręce, no bo ty jesteś mózgiem tej całej operacji. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób stało na straży dziecięcego uśmiechu. Jeżeli chcecie być wojownikami o dziecięcy uśmiech, to ja z przyjemnością was do naszej drużyny... Spokojnie. Przyjmę, bo wiecie, nie każdy musi być łowcą. Można działać w inny sposób, ale cel jest jeden, tak? To jest dziecięcy uśmiech. Ktoś kiedyś mnie zapytał w jednym z wywiadów telewizyjnych, co jest dla mnie największą nagrodą za to, co robię. Satysfakcja. Nie. Własna i po prostu to, że jak dobre... Idę po ulicy, Dominik, jak idę po ulicy i widzę dzieci, które się idą i się uśmiechają. Ja wiem, że te dzieci są szczęśliwe. No i to jest piękne. Że nie dzieje im się krzywda. I to jest najlepsza waluta świata, wiesz, dla tak, mnie. Tak, i to, co powiedziałeś, to powiem ci, te słowa trzeba gdzieś zapisać po prostu. I to powiedziałeś piękne słowa. Te słowa trzeba gdzieś po prostu zapisać i to... Nigdy nie powinno... To zdanie, które wypowiedziałeś, nigdy nie powinno nigdzie zaginąć w żadnych internetach, ani w takich... Historia. No, powiem ci, kantor, bardzo piękne żaden słowo kantor będzie. Wymiany walut nie jest w stanie dać żadnej kwoty za jeden dziecięcy uśmiech. Dokładnie. Dlatego to jest najlepsza waluta świata, dziecięcy uśmiech. Jak ja sobie jeżdżę po Polsce, czy to na zatrzymania, czy na przygotowania do zatrzymań, ja gdzieś tam sobie krążę po miastach i ja widzę te dzieciaki, które się bawią, które się cieszą na tych placach zabaw. No to jest najlepszy właśnie dowód na to, słuchajcie, że to, co robimy, jest dobre. Ja wierzę, powiem wam, ja wierzę w różne rzeczy i powiem wam szczerze, że wiele przypadków widziałem, że ktoś robił po prostu kupę gówna w życiu. Później został za to osądzony, chciał, nie chciał, że życie go po prostu takiego człowieka osądziło. I powiem wam szczerze, że coś tam po śmierci jest i każdy dostanie to wcześniej czy później, na co zasłużył, nie? To nie pójdzie, wiesz, w powietrze. Tylko, wiesz, i tak szkoda, dalej. Szkoda, że to jest okupione łzami, krzywdą, szkoda, że jest innych, to, a szczególnie dzieci. Szkoda, że to jest właśnie okupione, wiesz, szkoda, że to jest okupione cierpieniem dzieci. Bo takie rysy w głowie u dziecka zostają na całe życie. Ja kiedyś, 2 albo 3 miesiące temu,
na naszym starym fanpage'u, bo jak wiecie, mamy nowy fanpage, bo odcięliśmy się od tamtego fanpage'a. Przepraszam cię, Aleks, to też linka tu wrzucimy. Sorry, tak, że o tym tak cały czas wcinam się z takimi rzeczami, jak te zbiórka, jak te linki, ale to jest bardzo ważne. Także jeszcze raz przypomnę, zbiórka jest w link tutaj w tym opisie naszym i też link do waszej strony na Facebooku też w tym tak, opisie bo jest. Tak, bo pracowaliśmy na markę tamtą bardzo intensywnie przez 4 miesiące. Udało nam się uzyskać przychylność ponad 275 tysięcy ludzi w 4 miesiące. To jest ogrom. Dla polskiego internetu... 4 miesiące to jest tak, naprawdę. Dla polskiego internetu to jest naprawdę wyczyn nie lada. Teraz budujemy wszystko od nowa. Mamy w tym momencie dopiero 13,5 tysiąca sympatyków w ciągu 3 dni. Odbudujecie się na pewno, dlatego że większość ludzi, którzy was ogląda, podziwia, założę się, że każdy człowiek chciałby to robić, co wy. Tylko nie każdy ma te możliwości. Ciebie nie było, jak Aleks mówi, dlaczego zakrywa twarz i tak dalej. Widzisz, tu tutaj na przykład jak oni pokazują, to my myślimy, że to ci to ułomni, ci tacy. Tak. A tutaj wychodzi na to, że dużo gorsi, dużo bardziej źli, to są ci majętni, którzy chcą zapłacić złotem za jego, za informację, gdzie on mieszka, gdzie to. To wyobraź sobie, jaka to musi być grupa społeczna, jaka to musi być siła, ile tego musi gówna być. Wiecie, to są ludzie bardzo bogaci. Ja mówiłem o tych pedofilach z Darknetu, to są ludzie bardzo bogaci, którzy mogą sobie kupić każdy samochód, każdy jacht, każdy dom, pojechać w każdy zakątek świata. Ich życie już nudzi, więc rozrywką dla nich jest, to jest dla mnie niewyobrażalne, ale rozrywką dla nich jest na przykład właśnie seksualne krzywdzenie dzieci. To jest masakra, nie? Ja oglądałem kiedyś tą wypowiedź, nie wiem, to był film jakiś, wypowiedziałem się, że to jest trochę podkoloryzowane, ale to jest... Mówisz o Patryce Wezy, tak? To jednak jest... Oczami diabła, tak. To jednak jest... To jest prawda. To jest prawda. I ta patologia, która zachodzi w ciąże po to, żeby dziecko sprzedać jakiemuś zboczeńcowi do burdelu do Niemiec, nie? Wiesz, oni, ja wiem, że to są. Ale za to też powinien być kara śmierci, moim zdaniem. Kara śmierci, oczywiście. KS. Szubienica. To jest po prostu nie do wiary, ja to nie mogę takich informacji przepalić, bo... Wy macie ten komfort, że możecie mówić o tym wprost, ja mogę milcząco albo się z tym zgodzić, albo nie. Jaka jest moja opinia, możecie się domyślać. Wy możecie o tym mówić głośno, ja z racji tego, czym się zajmuję. Słuchaj, to jest tak swoje potworne. Swoje myślę, ale mówić nie mogę. Słuchajcie, to jest tak potworne i tak obrzydliwe, że mój mózg po prostu nie potrafi tego przerobić, zakodować. No bo nie ma już nic gorszego. No nie ma nic gorszego. Wiesz co, ja rozumiem różne przestępstwa. Rozumiem złodzieja, który coś kradnie. Ale naprawdę nigdy nie zrozumiem pedofila. Nigdy. A już to, co się dzieje w Darknecie, to jest naprawdę taka abstrakcja, że to jest po prostu niewyobrażalne. To jest zło z najwyższej półki. To jest zło, które dotyka najmłodszych, bezbronnych ludzi. Ich rodzice nawet nie mają świadomości, tak? Przecież słyszymy, że zniknęło dziecko i nie ma go całe życie. A dlaczego go nie ma? Bo ono trafiło do takiego burdelu za granicą, gdzie przez dzień, dwa, trzy, ile dał radę przeżyć, tyle było wykorzystywane seksualnie. A potem jeszcze służyło właśnie... Na organy. Tak, dokładnie tak. I to są ogromne pieniądze, uwierzcie mi. Dla ludzi, bardzo często z pierwszych stron gazet na całym świecie, celebrytów tak zwanych. A powiedz mi, medialnych. Ty masz jakieś wsparcie właśnie celebrytów, jakichś takich osób z mediów? No was. Chodzi mi o... Tak, bo myślisz, że... Ja jestem ciekawy właśnie... Bo myślisz, że tak ludzie chcą pomagać... W takie historie, w takie no sytuacje. Jestem właśnie ciekawy, czy są chętni. Nie, wiesz, że to są celebryci? Torebkę, kurwa, 700 zł Louis Vuitton, kurwa. Pudelek napisze, że ta torebka kosztowała 8 tysięcy i to oni mają w głowach. Lansowanie się, że ma drogi but i że była tam, nie wiem, do Tulum, to wszystko, całe dziadostwo do Tulum jeździło, tam się, wiesz. Konrad. To są pustostany, to są debile. To jest, jak on będzie miał 3 miliony, to z nim będą zdjęcia robić, bo on ma 3 miliony. Tak. Ale no zobacz, no co szkodzi takiemu gościowi, kurwa, nagrać z tobą filmik, zrobić z tobą zdjęcie. Ale to są puste łby, ale tak, ale zobacz, on tymi zasięgami pcha to do przodu. Ale ci nikt nie popcha, tylko pcha siebie, rozumiesz? Bo to są hipokryci, egoiści i ludzie, którzy tylko chcą się przybujać i napaleni są na te lajki, rozumiesz? A walka z pedofilią, wbrew pozorom, wcale nie jest taka prestiżowa, jakby się mogło wydawać. Zdarzyło się tak, że gdzieś tam ktoś się do nas odzywał, jak nas wesprzeć, właściciele naprawdę dobrych, dużych firm, znanych w Polsce. Słuchajcie, bo my byśmy tam wam chcieli, nie wiem, ofiarować coś, jak jechaliśmy do domu dziecka w Skopaniu, na przykład. Ja mówię, super, fajnie, podziękujemy oficjalnie. Nie, ja nie chcę być z tym kojarzony. On chętnie tam ofiaruje coś dla dzieci, albo na przykład wesprze nas. No tak, ja powiedziałem przed chwilą. On nie chce być z tym kojarzony. Tak jakby się bali, że pomagają łowcom pedofili. Wiesz dlaczego, Dominik? To tak jak powiedziałem, na górze tej takiej brutalnej, wulgarnej pedofilii stoją ludzie na bardzo wysokich stanowiskach, bardzo poważani,
z bardzo długimi rękoma. Dlatego właśnie w Darknecie pojawiło się ogłoszenie, że płacą złotem za informację o mnie. Bo oni wiedzą, że my jako ECPU nie usiądziemy. Bo ja mogę odpaść, ale reszta chłopaków też nie odpuści. I oni dobrze wiedzą, że my będziemy brnęli i w końcu dojdziemy i do nich. Więc lepiej, że tak powiem, nas wyciszyć, wykończyć jak najszybciej, tak? Ja jako ten głos i te oczy wszystkich łowców, no jestem pierwszy wystawiony na odcięcie, no bo to tak się, powiedzmy, postrzega mnie jako lidera, chociaż tak jak powiedziałem, u nas wszyscy są sobie równi. Ale jak się, że tak powiem, odetnie lidera, no to czasami jest tak, że reszta drużyny siada, tak? No bo wycięto lidera. No ale u was tak nie jest. U nas tak nie jest, bo u nas wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Jesteśmy sobie równi, nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy i ja wiem, że jeden za drugim poszedł w ogień. Przekonaliśmy się o tym, chociaż teraz, kiedy był ten problem, kiedy musieliśmy stworzyć fundację, bo w tej chwili tworzymy już oficjalnie fundację ECPU Polska. To był taki test i wciśnięcie guździka sprawdzam, kto naprawdę chce dbać o polskie dzieci, a kto się tylko w to bawił. Okazało się, że wszyscy łowcy, jak jeden, stanęli po mojej stronie. Więc ja wiem, że no jak muszkieterowie, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. A powiedz, czy możemy ci jeszcze w jakiś inny sposób pomóc? Chętnie bym się czegoś napił, wiesz? Ale no, my się napijemy na pewno. Napijemy się na pewno, ale chodzi tak, no nie wiem, czy jest coś takiego, co możemy zrobić, żeby jeszcze to popchać, czy coś? Wiecie co, rozmowa. Rozmowa z dzieciakami, bo przecież też macie mnóstwo indywidualnie spotkań z młodzieżą. Bo przecież ten chłopak zafascynowany wami jako sportowcami, 17-18-letni, być może ma 12-letnią siostrę. I on przychodzi z wami porozmawiać jako sportowcami, ale możecie wpleść ten wątek. On wróci do domu, on może tej siostrze nic nie powie, ale jemu tam się zaświeci w głowie. Bo Krzysiu, bo ty, bo Dominik, coś tam na spotkaniu mówili. A ja tam sprawdzę tej siostrze telefon, sprawdzę jej laptopa. I bardzo często ktoś mówi, o kurde, tam jest coś takiego. Słuchajcie, prosty przykład. Dzisiaj strzeliła mi opona w samochodzie, gdzieś pod Włocławkiem, na jakiejś wsi. Szczęśliwe zrządzenie losu, że 300 metrów dalej stoi szyld wulkanizacja. W polu taki dom, zjechałem. Wyciągam coś z bagażnika samochodu i pan akurat dojrzał mój mundur, kamizelkę ECPU Polska Owcy Pedofili. I zaczął ze mną rozmawiać, że właśnie wczoraj wieczorem swojej 10-letniej córce zablokowali dostęp do internetu, ponieważ zaczął do niej pisać ktoś, kto rzekomo miał być 17-letnim kolegą, ona miała 10 lat, więc to jest jedna rzecz. Ale sposób, jaki pisał, rzeczy, które jakby oczekiwał tego dziecka, wskazywały na to, że jest zdecydowanie starszy. No i to byli ludzie, którzy mieszkali sobie gdzieś w małej wiosce, w środku pola, mówię, akurat był ich dom, więc to może dotknąć też dzieci nie tylko z wielkich miast. Zresztą nasze doświadczenia pokazują, że ci pedofile nie są z jakichś wielkich metropolii, oni są wszędzie. Więc wasze spotkania z ludźmi, wasze rozmowy z ludźmi są też niezwykle istotne, bo być mogło się wydawać czasami, że właśnie banalne spotkanie z grupą nastolatków, dwudziestolatków, może to do nich nie trafi. Ale tak jak mówię, mają młodsze siostry, tak? Albo spotykacie się gdzieś z starszymi fanami, rozmawiacie z dorosłymi ludźmi, to oni mają dzieci, mają wnuki. Rodzeństwo na przykład, siostra ma dzieci w tym wieku. Warto w ludziach zaszczepić to, żeby włączyła im się czujność w internecie, ale nie tylko, bo przecież doświadczenie chociażby ostatnich tygodni pokazuje, ile było ataków na placach zabaw, gdzie wchodzili ludzie, próbowali porwać dzieci z placu zabaw. Jedno porwanie było skuteczne, śmiertelne niestety w Sosnowcu, ale już po Sosnowcu było 3 czy 4 przypadki, że gdzieś ktoś krążył po placu zabaw i próbował porwać dziecko, tak? 8, 9, 10-letnie dziecko z placu zabaw. Słuchajcie, to nie ma mądrego finału. Słuchajcie, nie na darmo to nagrywamy, chcemy też, żeby ten materiał każdy obejrzał ze zrozumieniem i naprawdę zwracajmy uwagę na swoje dzieci, na, nie wiem, Facebooki, Instagramy, na cokolwiek, na, nie wiem, na wszystko, na wyjście na plac zabaw, na po prostu bądźmy czujni 24 na dobę, bo uwierzcie mi, my wiemy, jaka jest skala tego problemu, a wy, uwierzcie mi, nawet sobie nie zdajecie sprawy, na jak wielką to jest skalę i obyście, tak jak mówi Aleks, obyście nigdy nie musieli się dowiedzieć. Naprawdę, uważajmy, bo to jest... A do was, pedofile, pamiętajcie, że bezkarni nie jesteście. I są ludzie, co nad tym czuwają. I będzie was coraz mniej. A oni chcą być z nami. Wiecie, ja wyglądam, jak wyglądam. Widzicie ich. I będzie was na pewno coraz mniej. Na pewno, bo ECPU będzie rosło w siłę i potęgę. Na pewno tak będzie. Ja to mówię, ja na koniec to ja jeszcze bym coś powiedział, ale ja po prostu nie chcę gadać, bo to już będzie, wiecie, za... Nie uruchamiaj się, no nie chcę się właśnie odpalać. Zakończ nam ten odcinek. Kochani, dwie rzeczy, dwa przesłania do was.
po pierwsze, angażujcie się emocjonalnie w interakcję ze swoimi dziećmi. Ja rozumiem, że są takie czasy, jakie są, jest pogoń za pieniądzem i trzeba pracować dużo. Ale to przytulenie rano, wychodząc do pracy, czy nawet wracając zmęczonym, wyrąbanym totalnie, ale przytulenie tego dzieciaka i powiedzieć, dobrze cię widzieć, fajnie, że jesteś, tęskniłem czy tęskniłam za tobą, to są 4-5 słów, ale dla dzieciaka to buduje cały świat. Pedofile wykorzystują właśnie wasz brak czasu, wasz brak więzi emocjonalnej, takie tej najprostsze z dzieckiem. To są pierwsze takie rybki, jakie oni rzucają, w jakie zaczepiają dzieciaki. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, o czym mówił Dominik. Zaufanie, ale ograniczone. Kontrolujcie urządzenia elektroniczne swoich dzieci. Róbcie to w sposób subtelny i dyskretny, tak żebyście nie stracili ich zaufania. Nie róbcie tego na zasadzie, chodź do taty, chodź do mamy i pokaż, co tam wyrabiasz w internecie. Wtedy dzieciak się zacznie bronić i słowa was odetnie. Dokładnie tak. Zawsze będzie sprytniejszy od was dzieciak w tych urządzeniach elektronicznych. Tak to działa. Dlatego zasada ograniczonego zaufania. Dziecko idzie do kąpieli, wtedy nie bierze telefonu, bo zazwyczaj idzie spać z telefonem. Ale jeżeli do kąpieli telefonu nie bierze, to jest wasz czas, 10-15 minut. Tyle wystarczy, jeżeli będziecie się robić to regularnie, żeby mieć gwarancję tego, że w sieci wasze dziecko jest bezpieczne. Messenger, WhatsApp. Wszystko. Instagram, direct. Wszystko. Nawet gry wszystko. Online w tej chwili. Tak. Pedofile nie śpią. Pedofile polscy czerpią doświadczenie od bardzo mocno wyedukowanych pedofili z zachodu. To się naprawdę szybko rozprzestrzenia. Te furtki, gdzie można dzieci uwodzić. Więc bądźcie czujni. Internet to jest dobrodziejstwo, ale jednocześnie przekleństwo naszych czasów. Dokładnie. Jeszcze raz na sam koniec, wiemy, że to się powtarza. Trzeba czwarty czy tam piąty raz. Link do zbiórki, żeby oni mieli za co jeździć, gdzie spać. Macie tutaj w opisie. My na pewno prywatnie też coś tam wam wrzucimy. No i pieniądze z tego odcinka, bo to będą reklamy włączone. To, co ten odcinek zarobi, też wam prześlemy na konto zbiórki. Ja mogę tylko podziękować w imieniu wszystkich polskich dzieci. I bez końskich wywodów, że gdzieś jadą, coś kupują, to, tamto, tak. Na co wydadzą, to tak, wydadzą. Jest taka, jadą chłopaki na akcję, trzeba kupić sobie jedzenie, paliwo, super glue, czy wykałaczkę do zębów, to jest właśnie na to dajecie pieniądze, na to wszyscy dajemy pieniądze. Tak jest. Oni po Hiltonach nie śpią. Także co, dziękujemy wam za obejrzenie tych trudnych odcinków. Tak. No bo to jest część druga. Nie, to jest po prostu emocjonalny odcinek. Nie? No jest ciężki, tak. Kiedy są opowieści z ławki, to są opowieści z ławki, ale no, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nasz kanał będzie służył też do pomagania ludziom. I co jakiś odcinek po prostu będą to właśnie materiały poważne i... Dokończ, no. Będą to materiały poważne, istotne i ważne. Dla wszystkich. Ja mam nadzieję, że tak mimo wszystko, że dacie się zaprosić kiedyś na jakąś akcję. Oczywiście. Że powściągniecie się na tyle, żeby... Za to się nie ręczymy. Żeby Kat nie stał się ofiarą. A to też będzie dla was nowe doświadczenie, ciekawe doświadczenie, myślę. A dotknąć namacalnie tej naszej pracy. Ty nie pojedziesz, bo masz wielki łeb i kominiarka na ciebie nie wejdzie. I będzie rozpoznany. I będę rozpoznany od razu. Musiałem rozładować napięcie przez chwilę, bo powiem wam szczerze, że naprawdę. Nie, to jest trudne. Wiecie, my też, nasi fani wiedzą, my między akcjami jadąc na przykład, mamy przekochanego jednego z naszych łowców, Norisa, który jest rozrywkowy, śpiewa, tańczy, jak stoimy w korku, potrafi wyjść między samochody i w kominiarce i tańczyć. Angażuje ludzi w to wszystko. Ludzie wiedzą, że kto to jedzie, że to jedzie ekipa ECPU, że to jest Norris. My też tak musimy się odprężyć, bo naprawdę, żeby nie zwariować. Uwierzcie mi, to co ja czytam, to co ja wiem, to jest taki pocisk psychiczny, że między akcjami ja naprawdę czasami potrzebuję 2-3 dni, zanim do siebie dojdę. Ja na przykład godzinę rozmawiamy i powiem ci, mnie nerwy tak spaliły, że ja nie mam siły, nie? Teraz. Ja i tak tobie powiedziałem, wiesz co, 5% to nie problemu. To 5%, jak mi powiedziałeś, to 5% powiem ci dzisiaj położyło na uwagę. Ja nie mam siły już kurwa gadać i ogólnie to powiem wam szczerze, nie wiem, ze 200 sobie wypiję, bo muszę się po prostu, nie wiem, jakoś nie wiem. Ja bym chciał chociaż mineralnej. I tym miłym akcentem. Tak jest, nie no, raz wiesz, raz, że mam dzisiaj urodziny też przy okazji, to wiesz, może i dlatego, że mam dzisiaj urodziny, ale powiem wam, temat jest ciężki. No zresztą i rozwojowy, nawet niestety. Nawet spójrzcie na Krzyśka twarz. No, Krzyśka twarz też mówi wszystko. No. Żyły na czole. Ja go pierwszy raz widzę w takim stanie, gdzie nie wie, co powiedzieć. Ja mam nerwy i ogólnie mój mózg nie potrafi zakodować tej informacji, jak można, kurwa, wykorzystać dziecko. Powiem ci, Aleks, wy jesteście łowcami. Wy jesteście łowcami, nie? A ogólnie ja się wychowałem na ulicy. Kolegów mam różnych i przeróżnych. Sztywnych chłopaków,
I w tych środowiskach naszych takie coś też jest mocno potępiane, tak? Wszędzie. Normalny człowiek, tak, każdy normalny, empatyczny człowiek nie jest w stanie, nawet już nie mówię zaakceptować, ale nawet pomyśleć, że coś takiego byłoby możliwe. Już nie mówię o akceptacji, tylko po prostu o pomyśleniu. Okay. Ale widzę, że nie możemy się pożegnać, więc ja się pożegnam. Szanowni widzowie Ławeczki, dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Ja dziękuję chłopakom za zaproszenie. To był dla mnie honor i zaszczyt. Dla nas również. Przypomnij o tym swoim Facebooku, że jest nowy, bo tam tak, musimy zbierać ECPU ludzi. Polska, Łowcy Pedofili, tak się obecnie nazywamy, ale link jest tu na dole. Nauczyłem się, że tu na dole. W związku z czym czytajcie, klikajcie, lajkujcie i oglądajcie, bo to może dotyczyć waszych sióstr, rodzeństwa, kuzynostwa. Słuchajcie, i na koniec, na 3-4, uśmiech dziecka jest najważniejszy. 3-4. Uśmiech dziecka jest najważniejszy. Przepraszam. Uśmiech i bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. Ale dziecko, jak jest bezpieczne, to się zawsze uśmiecha. Dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz. Trzymajcie się. Dzięki. Pozdrawiam. Bye.